body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Cześć, czołem, witam was kochane siorki w kolejnym odcinku z Frostpunka. Dawno nie nagrywałem, ale że ta gra mnie naprawdę mega, mega wciąga i mam z niej naprawdę wielką, wielką przyjemność. To no, grzechem byłoby nie grać. Szczególnie, że słuchajcie, nadchodzi nowa zima, a ja jestem zmuszony jak najwięcej tego węgla uzbierać. Dzieje się dużo. Będę musiał zbudować jeszcze dwa auto. Auto, Boże kochany. Automatony, żeby spełnić tę misję. Także dużo, i to naprawdę dużo przede mną, tak? Automatony mamy teraz 2, 3. Mam 3 automatony, a potrzebuję mieć 4, ale naprawdę potrzebuję mieć 5, żeby tą produkcję wszystkiego ruszyć, więc jeszcze będę musiał zaraz 2 automatony zbudować. Czy mi na to starczy? No tak, powinno mi starczyć, słuchajcie. Już puszczam 2. Jak zaraz mi wrócą rdzenie parowe, to będę mógł tą produkcję, że tak powiem, uruchomić. Czekam na to, słuchajcie, bardzo. Optymalizacja wydobycia węgla. Tam mi się bardzo przyda. Pomyślmy. Dobra, zróbmy jeszcze to. Będzie cieplej. Tutaj jakoś mega dużo rzeczy nie ogrzeje tym generatorem. Ale to może też pomóc. Nie kosztuje to dużo. A działać trzeba. 44 minuty zostały, słuchajcie. Zostało 44 minuty, żebyśmy zdobyli rdzenie parowe. Więc ruszamy. Muszę jeszcze znaleźć tych ludzi. Nie mam tego pojęcia, gdzie ich mam znaleźć. Muszę te brygady wypuszczać. Mogę jeszcze jedną? Aha, nie mogę, bo nie mam. Mam limit ekspedycji. No dobra. Dobra. I teraz pauza, bo to trzeba wszystko szybciutko zrobić. Zbadaj. Weź zasoby. Wieczne pole, jaskinia. Idziemy do jaskini. Muszę szukać. Nowy Manchester. Mam 11 dni mi zostało. Trzeba znaleźć tych ludzi. Bez tego będzie dramat. Ci wchodzą za 4 godziny. Wtedy powinno już nam ruszyć. Świetnie. Koniec dnia pracy. Węgiel nam rośnie. Ja będę musiał zaraz też zapasy węgla. Lecznicę możemy postawić. To nie jest wielki wydatek. Stać nas na to. Pomyślmy, gdzie ją postawić. Może tu. Dobra, niech będzie tam. Mam dużo tego ciepła wokoło. Być może uda nam się dzięki temu coś fajnego tutaj rozwinąć. Żarcie jest, protezy są. Palliatywnych pacjentów 10, rozumiem. Tutaj mamy barak zbieraczy, no tak. Barak zbieraczy szanuję. Ciebie zaraz tutaj lepiej dać tutaj. Dlaczego? Dlatego, że to jest większe ciepełko i ci ludzie będą mniej chorowali. Myślę jeszcze, czy nie zrobić jeszcze jednego młota węglowego tutaj. Trzeba będzie powiedzieć albo nad młotem, albo nad czymś podobnym.
Czy wiecie co, dajmy tak, niech się zbiega nam też drewno, bo ja potrzebuję też chyba na te automatony, ile potrzebuję drewna? 200. Więc niech to się drewno nam zbiera. To wszystko ma znaczenie. Nawet mogę trochę zmniejszyć. Ludzi uzbieracza. Świetnie. Teraz powinni nam robić. Dawaj te automatony. 4 jak na 5, niech to się szybko robi. Co jeszcze? Kuchnia. W kuchni nie potrzebuję aż tylu. Chodzi do drewna. Trzeba to, wiecie, jak najbardziej optymalnie wszystko rozstawić. Oczekuję. Boże. Obóz ekspedycji. Lecimy tam. Oby na pełnym gazie, słuchajcie. Teraz tam tutaj powinni pracować. O, mogę coś zmienić. Popatrzmy. Segregacja pacjentów. Zróbmy pub. To nam poprawi samopoczucie ludzi. To nie jest jakiś bardzo zły wydatek w tym wypadku. Może tu, dobra. Niech się budują chłopaki. Węgiel jest ok, ale ja w tej chwili jestem na jakim poziomie tego ocieplenia. Pokażcie mi to. Aha, mogę jeszcze podnieść poziom pary, dobrze. Ale nie potrzebuję, jest temperatura znośna. Więc na razie nie potrzebujemy tego podnosić. Jest, słuchajcie, jak jest. Jak nam system nie każe, to nie ma co szaleć. Ósma, 18. Jeszcze jest noc, więc ludzie śpią. W związku z tym robimy tak. Ciebie jednego dajmy tutaj. Nie, chociaż jeden pracuje. Aha, i lecznicę trzeba też uruchomić. Wtedy nam misję zaliczy. Przynajmniej powinien. Zobaczymy, może ona potrzeba po prostu dnia, żeby nam ta misja ruszyła. No i cóż, jestem lekkim gapą, może to nie ja gapa, tylko gra gapa, bo nagrywałem, potem przegrałem, potem nagrywałem 18 minut i mi wywaliło grę, więc straciliście 18 minut z rozgrywki. Co się stało? Jestem na minusie z węglem. Próbuję jakoś z tego ustrojstwa wyjść. Póki co, jak widzicie, jest na razie 100 na minusie. Będę tutaj kombinował, może zmniejszę poziom jeszcze pary. Tylko nie wiem, czy wtedy moi ludzie nie zamarzną. Właśnie, nie mogę tego zrobić. Musi być tak. To robimy. Znaleźliśmy ten nowy Manchester. I oczywiście jako dobrzy Samarytanie chcieliśmy im pomóc. I generalnie kupa z tego wyszła. Gdyż, ponieważ jestem teraz zobowiązany, żeby w ciągu 8 dni zdobyć masę stali, masę drewna i tam wysłać. I teraz chyba się popłaczę z tego powodu, bo przecież ja tego nie uzbieram. Nie wiem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Puśćmy tą grę, niech gra idzie. Ja pokombinuję może z tym węglem, co mogę tutaj powyłączać. Nie mogę włączyć. To musi być włączone. To coś dało? Dać może. Włączmy tylko w jednym w takim razie. A was zapraszam do zbiegania węgla.
Zobaczymy, jak teraz wygląda nasze utrzymanie. No, jeszcze troszkę za mało. Muszę chyba ulepszyć te kopalnie. To jest jedyne wyjście, ulepszyć kopalnie i młoty węglowe. Bez tego niczego nie osiągniemy, ale jestem przerażony tym wszystkim, co teraz się dzieje, bo muszę tu postawić budynki. Ten program troszkę wzrośnie. Ale ja muszę zacząć już też w takim układzie tutaj działać i to też jest słabe. Bo nie mam na to ludzi, nie mam na to innych rzeczy. A jeszcze przez to, że nie mam ludzi, to będą mi tutaj inne rzeczy spadały. Muszę automatony zbudować. Więc teraz muszę tych ludzi wrócić do siebie, muszę to rdzenie otrzymać i spróbować dzięki temu jakoś tą pomoc dla nowego Manchesteru wygospodarować. Nic, świetnie, wracaj. Wracaj, mój drogi. Skąd mogę zabrać ludzi? Przetwórstwo powinno działać. Czemu nie działa? Czy nie ma już surowej żywności? Przecież mam. Albo zróbmy inaczej. Pyk. Ja muszę tutaj jakoś ruszyć, bo to się musi zbierać. Tutaj nie mam alternatywy. To musi działać. Muszę też zbierać stal, muszę zbierać po 600, to są jakieś po prostu chore ilości. Niech ten czas leci, niech ta gra idzie, bo naprawdę nie wiem co tu będzie. Muszą ci wrócić, muszę zbudować autobotony. Ze 3 jeszcze, nie wiem jak to zrobić. Tu mi czas leci jak szalony. Temperatura się ustabilizowała. Może mogę to wyłączyć, co? No tak, jest znośnie. Tu pracuje automatą, to nie musi być włączone. Tu pracują ludzie, to można było włączyć, okej. Okay. To możemy wyłączyć. To podejrzewam też. Sprawdźmy. Nie, musimy włączyć tą lecznicę. No i tą też. Musimy mieć te grzejniki. Tu nie jest tak ciepło, żeby to powyłączać. Dobra. To się może da jakoś zrobić. Kuchnia musi być włączona. Czyli jednak co, trzeba to podnieść. Tak, ale tak. I teraz, jak to będzie wyglądało? Patrzcie, nawet to nie pomogło. Nie jest znośnie, dobra. Jak zmniejszymy, będzie ciągle znośna. Co? Ja tylko chciałem sprawdzić. O Boże, co za żenująca sytuacja. Tylko co by testowałem? No to przynajmniej wiem, że się nie utrzymałoby i tak, więc taki pozytyw. Sorry.
Sorry, teraz działa. Powinien nam teraz węgiel rosnąć, ale nieznacznie rośnie. Ciągle to zużycie jest duże. Jestem przygotowany na burzę, ale mi się sumowało pięknie. Prawda, myślałem, że z tego nowego Manchesteru mi ludzie przyjdą. A tutaj takie coś. Z przyjemnością przyjął trochę ludzi. Jaki mam teraz skład? Drewna. To naprawdę jeszcze musiałbym postawić zapasy. Dajcie. Nie, wracaj. Ja potrzebuję twoje surowce. Tak naprawdę muszę postawić teraz zasoby. Ruszamy dalej z czasem. Się chyba zaciął. Dobra. Pięknie. Nie róbcie mi tego autobotona. Oczekujesz. Oczekuj. Pięknie, że oczekujesz. Leć zbierz zapasy. Drewno jest tak, to teraz robimy. Co mam wolne? Ludzi, no bo robotniku, idź do kuchni. Chociaż tyle. Przygotuj się na burzę. O mój Boże. Wybuduj obiekt tego typu, zostało 5. Zakończ wszystkie ekspedycje. Węgiel. 8000. O bubu. Już burza, tak? Co za dramat. Cóż za dramat, słuchajcie. No to musi być stal. Jeszcze by się przydał w takim razie jeszcze zapas żywności. Lepsze grzejniki, świetnie. Mod węglowy, co to daje? Dobra, spójrzmy to zrobić. Może uda nam się to ulepszyć.
Tak, węgiel mogę sobie wydobywać, tak? To będzie działało cały czas. Ekspedycji nie zakończę. Bo to nie ma w tej chwili sensu. Czekajcie dalej. Go, go, go. Sześć dni. Nie jestem w stanie tego zrobić. 600 stali, 600 drewna. Nie wiem, czy tyle mi się w ogóle zmieści. Plus 300. Plus 300, że to zmienimy, tak? Nie wiem. Trzeba będzie. Co możemy jeszcze tutaj ulepszyć? Bimbek, tak, mam bimbek. Bimbek powodował, że zupy, więc zróbmy zupę. Będzie więcej racji żywnościowych. Aha, to się nie zbiera, bo nie ma jak się zbierać. Genialnie. Co tutaj mogę zmniejszyć? No, pub musi pracować. To możemy go zebrać. Nie potrzebuję aż tylu. I to też. Patrz, węgiel zaraz będzie gotowy, można będzie zmienić. A teraz zmienimy. Patrzcie, węgiel damy tak, to damy tak, będzie więcej. A tu niech robią ludzie. Będziemy teraz robili więcej stali. Zaraz sprawdźmy ile. Niezbyt dużo, 24 dziennie. Ale więcej, ciągle więcej niż teraz. Może nam się udało zbierać to wszystko. Jak wygląda nasza produkcja? Minus. W takim poziomie minus to będzie przy burzy. Właśnie nie mogę, mam to teraz włączać. Stal. Jedziemy dalej. Lekki minusik. Dobra, zobaczmy, co tu jest. Żywność bierzemy. Co jeszcze? Skład zapasów, lećmy tam. Bo burza się zbliża, a ja nie mam czasu na głupoty. A czemu to tak się wolno robi? Czy to teraz ruszy od 8 godziny? No, dopiero ruszyło. Aha, i pokazuje, że mam za mało węgla. Coś możemy wyłączyć. Pracuję jeszcze, poza mam to włączone.
to działa. Już to życie. Co za życie. Pokażcie teraz węgiel. To ciągle minus, ale troszkę mniejszy. Nie mam co wyłączyć już, nie? To jest dramat. Moi drodzy. To mogę włączyć. To już pracuje autonom. Dobra. Opracowane to parowy moc węglowy. Co teraz? Mogę jakoś cię ulepszyć, czy coś? Czy to po prostu jest nowy budynek? Ulepszmy. Teraz produkowałem 1000. Teraz trzeba by, tak, barak zbieraczy. Dobra. I teraz powinno być dużo więcej. Poczekajcie, co tutaj mamy? Segregacja pacjentów, dom uciech. Nic nie robimy. Jak to teraz wygląda? Patrzcie, jak dużo. Te parowe dużo dały. Te parowe dały dużo. Jak wyglądamy z zasobami? Drewno się zmniejsza. Stal. Czy mam skąd stal wziąć? Dom miałem polepszyć, tak? Ale się boję to robić. Dobra, zróbmy to. Przebudujemy te domy, trudno, no już niech mają ciepełko. To nie macie co robić. Zróbcie 3 protezy. Możecie jeszcze robić wolniej. Dobra, jakoś idzie. Wszystko idzie poza czasem. 5 dni zostało. Drewno się zrobi. Nie wiem, co z tą stalą. Na razie tego nie robię. Powoli możesz to robić, słuchaj, nawet jedna osoba. Mam 3 inwalidów, no ale mamy produkcję protez, to niedługo powinno ruszyć, nie? Co mam nowego? Aha, domy do polepszenia, szanuję. Weź zasoby. Dawaj tego triodonta leć.
A, coś moi ludzie wrócili, tak? A. Rozumiem, albo umarli, nie, ale chyba wrócili po prostu tutaj. Dziwne. Chociaż chciałbym się zmieszać, ile ludzi jakby zginęli. Ci, którzy byli tam gdzieś, wpadli w zaspę i umarli. Tak to wygląda niestety, bo mam mniej o kilka osób. Czy mogę coś wybadać lepszego? Dajcie na razie was tutaj. Zbierajcie to, co macie zbierać, ludzie. Bo ja nie mam czasu. Bo jest to 4 dni, a jeszcze muszę sporo rzeczy rozwinąć. Teraz nic nie buduję. Co tam jest? To będzie jak tam podejdziemy do tego nowego Manchesteru, bo coś się stanie. Pasującego, ale to, co się stanie, czy coś wybuchnie, czy nie, to się wszystko okaże, kochani, już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć.